No siema! Jak widzicie u mnie tą szafę, to czasami sobie myślicie, hej, fajnie byłoby mieć coś takiego u siebie w domu, ale uwierzcie mi, bywają dni, gdzie macie to ochotę wyrzucić przez okno. Ja to chcę wyrzucić dlatego, że to pobiera za dużo prądu, bo niestety, ale ta półka razem z tym serwerem pobiera ze 400 W, więc to jest naprawdę dużo. Dzisiaj zrobimy sobie mały test, bo znalazłem posta na Reddicie, gdzie gościu sobie po prostu wziął i wymienił wentylatory, te główne w zasilaczach w tej półce dyskowej i dość mocno mu to zeszło z poborem prądu, co mam zamiar dzisiaj sprawdzić. Tego 720 mam zamiar wyjąć jeden procesor, bo troszeczkę przegiąłem z ilością mocy obliczeniowej. Z RAM-em tutaj nie przegiąłem, bo jest tu 128 GB, ale to chcę zostawić, bo za jakiś czas chcę zmienić RAID z hardware'owego na software'owy, na ZFS-a, ale to zobaczycie też w innym filmie. Dzisiaj tak wiecie, tak od kuchni, że wam to pokażę. Dobra, wyciągamy go. Ale to jest cholernie ciężkie. Czekaj, bo nie wiem, czy ja pamiętam, ile to waży. Nie pamiętam. To jest ciężkie. Największym problemem tej półki dyskowej są wentylatory, które są w środku. Najgorsze z nich są te w zasilaczu, więc dzisiaj sobie je wymienimy. 12V, 3,3 Ampera. Ciekawe, ile będzie to mniej pobierać potem po tej zmianie. Jestem tego bardzo ciekaw. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba też zacząć jeszcze, jakie wentylatory będziemy tutaj wkładać. To są Arctic F8, wymiary 80 na 80 mm i grubość chyba 25, z tego co pamiętam, ale nie wiem. To jest fizyczna ingerencja w sam system, w sensie w całą tą półkę. Jest druga opcja, aby to jeszcze zmodyfikować, te wentylatory obrotów, to to, że wpinamy się tutaj jakby taki port, który kiedyś w ogóle wygląda jak S-Video, ale to nie jest S-Video, to jest jakiś specjalny port. Nie da się do tego zdobyć kabla. Teoretycznie można się tu próbować wpinać takimi kabelkami, co są do płytki stykowej, do tych prototypowych używane, ale po prostu wolę to, zobaczymy jak to wyjdzie, a w razie czego to, jak to nie wyjdzie, to po prostu załatwię sobie kolejny taki zasilacz i to spróbujemy zrobić software'owo, no ale to już musi zadziałać, nie ma takiej opcji. Dobra, trzeba to rozkręcić. Pamiętajcie, jeżeli będziecie otwierać coś takiego jak ledwo co wam to działało, to pamiętajcie, że w środku są kondensatory. Otwieracie to na własne ryzyko. Jest tutaj trochę śrubeczek, więc spróbujemy wam jakoś to przyspieszyć, bo to będzie za długo trwać. Najpiękniejsze jest to, jeżeli tak to pewnie Alek wytnie. O Jezus, więcej tych śrubek się tu nie dało. Tada. Jak widzicie, te wentylatory są wielkie i ładnie prądu żrą. Tak, zrobię wam porównanie wielkości tych wentylatorów. 12V 0, 11 Ampera. Czyli ten wentylator ma gdzieś tak, powiedzmy, 3 W, a ten ma prawie 40 W. Jeden, a tu są dwa. Jestem bardzo ciekaw, czy to będzie ciszej. Jak widzieliście na przebitkach, albo teraz je widzicie, jak po prostu wziąłem i zacząłem lutować te kabelki, no to wiecie, tam coś trzeba było poprzecinać, jeden kabelek, drugi kabelek, bo po prostu te aktualne musiałem zlutować z tymi nowymi od wentylatora, no bo tu jakby się nie dało tego zamienić w samym wentylatorze. Wiecie, to ma być proste, tak? To ma być tylko przelutowane i ten, a coś jeszcze na przykład teraz nie okaże, że one nie będą działać, ale to już pomijmy. Jest jeszcze jeden problem z tym związany, sama temperatura dysków, bo te wentylatory nie będą w stanie przepchać tyle powietrza, ile były w stanie przepchać stare wentylatory. Więc może się okazać, że te dyski będą po prostu bardziej gorące względem starych wentylatorów, ale mam nadzieję, że to tak mocno jakby nie utrudni użytkowania tego. A co? My to montujemy, bo baterie nas gonią. Kurwa, mieszczą się. Ej, wścieknę się, kable nie sięgną. Are you fucking kidding me? Chociaż czekaj. Może tu trochę odzyskam. Będzie, Jezus Maria, dziękuję. Ej, czy ktoś widzi w ogóle różnicę między starymi a nowymi, poza tym, że tu jest cieniej? Może tu nie jestem z tego dumny, no ale już trudno się mówi. No, troszkę kabelki odchodzą, ale dobra. Już widzę te komentarze. To zrobiłeś źle, ej, to masz chujowe, to powinno być tak. Widzieliście, wymiana tych wentylatorów troszeczkę roboty potrzebowała, ale się udało i trzeba wam pokazać porównanie w głośności między starym zasilaczem i właśnie zasilaczu po przeróbce. Mam tu mikroport, więc będę w stałej odległości i odpalamy. Aha, jeszcze mam miernik i powiem wam, jaki jest pobór mocy. I to jest zasilacz przed przeróbką. No to odpalamy. Dajmy mu chwilkę. Takie, bym powiedział, 200 W, 220, dyski się chyba uruchamiają, 240, 250, o, spada, chyba się dyski rozkręciły, 192, o, 193 W, więc to by się zgadzało. Słyszycie, jak to jest głośne. Dobra, dyski się rozkręciły, wyłączę go. Też może być troszeczkę głośniej, bo ten zasilacz może się wykręcać bardziej, bo ma tylko jeden, więc to też jest potencjalnie, dlaczego jest dużo głośniej. Ale po poborze mocy jest jakby w miarę to samo. A teraz odpalimy sobie po przeróbce. Już chyba słyszycie różnicę, tak szczerze powiem. Jak zużycie?
Chwila, dyski się rozkręcają. Teraz słyszę dyski. Wcześniej ich nie było słychać. No i teraz mamy 160, 170, 190. No, dyski się rozkręcały. O, jednak 7200 obrotów razy 12, to trochę tej mocy tu jest. 150, 153, 55. No, czyli jest różnica. Raz, że w głośności, bo mnie słychać normalnie, ta półka sobie może pracować. No i jest te 40 W mniej. Jak to sobie pomnożycie razy 24 godziny i 7 dni w tygodniu przez cały rok, no to to jest oszczędność. Fakt, same dyski też swoje biorą, bo tu 12,5 W na jeden dysk będzie, tak mniej więcej chyba, nie? Będzie tyle. 10 W. Liczcie 10 W. No ale jest różnica. Teraz idziemy do drugiej rzeczy, czyli do wyciągnięcia jednego z procesorów z tego Della R720. Ten serwer pobiera około 130-120 W w zależności od obciążenia. I jak widzicie pięknie, po zużyciu procesora, no to tu jest średnio ze 2%, więc trzeba po prostu ten jeden procesor wymienić, aby troszeczkę zaoszczędzić tego prądu. Ale najpierw muszę go wyłączyć i go wyjąć. Nagrywa, jak spadnie to będzie nieźle. Jest odłączony z zasilania, więc możemy działać. Dobra, trzeba wyjąć ten procesor, ja go tak delikatnie odkręcam, bo nigdy jeszcze nie wyjmowałem chłodzenia z tego serwera, więc będzie ciekawie i... trochę za dużo. Ale już czyścimy. Hej, jak ze zmasą nagrywałem wymianę procka i nie zjebał mnie, że coś źle zrobiłem, to chyba będzie okej, nie? Ej, wielki ten procek jest. Dobrze, odkładamy bezpiecznie. Czekaj, co nie uszkodzę cypinów, bo chyba się zaciupię. Dobra, procka mamy wyjętego. Teraz możesz bliżej podejść, bo trzeba RAM włożyć poprawnie. Czy według tej fajnej naklejki, która jest tutaj, widzicie, jest A1 i zaraz obok jest A2. One są zaznaczone na czarno. Kolejny, czyli A5 jest tutaj, czyli zaraz obok tej kości, którą już mam powkładane. Czyli zamiast do białych wkładamy do czarnych. No to ja to od razu otwieram. Dobrze. To są plastiki, więc to tam wywalone. Druga kość. I ostatnia. Podłączamy kabelki. Fajnie się będzie ciskać. Hej, zmiana konfiguracji! Nie ma errora. 140 W. Dobra, niech się uruchomi i niech się wyciszy. No teoretycznie przy tym jednym procku powinno być mniej. Na razie 154 W, ale pewnie się jeszcze system i maszyny wirtualne odpalają. No żeby będzie cichszy nawet. Zobaczymy. Po wyciągnięciu tego procesora, czyli mamy teraz tylko 1,40 wątków i 128 GB RAM-u, mamy po prostu 12 W, więc około 20 do 30 W mniej względem dwóch procesorów, no ale zawsze lepsze to niż nic. Zapraszam na Discorda i jo!